Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam was w Monach. CC Shopping, taki mój CC Shopping, o Jezus, już mi się plącze głos, język przed, na samym początku nagrania. Tak, dzisiaj mamy mody, to co chyba lubicie najbardziej. Dawno nie było, miałam wrzucać co miesiąc takie odcinki, lecz chyba coś mi nie pykło, tak zauważyłam. No ale mam mody dzisiaj, ponieważ ostatnio za sprawą naszej nowej serii na kanale, naszego nowego wyzwania, za sprawą tego wyzwania potrzebowałam troszeczkę modów Maxis Match. Troszeczkę więcej niż posiadałam wcześniej, dlatego też odkopałam internety. I znalazłam bardzo fajną stronkę właśnie z modami Maxis Match. No i prawie wszystko, co tam na niej było, to pobrałam. I dzisiaj właśnie chciałam wam pokazać te mody właśnie tylko i wyłącznie z tej stronki. Może tam parę się wkradnie takich innych, z jakichś TSR-ów albo z czegoś, ale głównie właśnie większość tych modów, jakieś 95%, które zobaczycie w dzisiejszym filmie, będą to mody właśnie z tej stronki, którą macie podlinkowaną w opisie. Także wszystkie mody, które zobaczycie dzisiaj na filmie, znajdziecie na tej stronce. Ta stronka naprawdę ma niewiele stron. Ja tak w sumie ją tak się w sumie rozwija cały czas do dołu. I naprawdę nie jest tego jakoś za specjalnie dużo, więc też pomyślałam sobie, że bez sensu wklejać wam linki do każdej z rzeczy, gdzie no po prostu wkleję wam link do strony i tam sobie wejdziecie. Może spodoba wam się coś, czego ja nie pobrałam. Więc w opisie filmu wkleję wam link do tej strony, możecie sobie zajrzeć, zobaczyć, może coś akurat wam się spodoba. A w tym filmie będziecie mieli i fryzury, i buty, i akcesoria, i ubrania, także wszystkiego po troszku. Jednak wszystko będzie dla kobietek, bo teraz potrzebuję właśnie modów dla Ester, więc wszystko będzie dla kobietek. Ale zanim przejdziemy do odcinka, kliknijcie łapkę w górę, proszę was, dobijmy chociaż 50 łapek w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Skomentujcie, który mod wam się najlepiej podoba, czy lubicie tę serię z CC Shopping. No, i mam nadzieję, że uda wam się dobić 50 łapek w górę, wtedy zamotywujecie mnie, żeby na przykład następny weekend zrobić taki sam CC Shopping, tylko z innymi modami, ewentualnie może Alpha, bo wiem, że też jest sporo osób, które lubi mody Alpha, więc klikajcie łapki w górę, a ja na pewno będę bardziej zmotywowana. Okej, więc lecimy. Dobra, więc może zaczniemy od włosów. Te włosy, które ma Ester na sobie, wiecie, że są one jej takimi włosami, które ona już wcześniej miała. I właśnie zapraszam was na odcinek w każdą środę o 15 z naszej Krainy Magii. Mamy już 3 odcinki, jeszcze 8 odcinków przed nami i zaczniemy kolejny etap, którego jeszcze nie znacie. Ten pierwszy etap jest co prawda właśnie z typowo z nowego pakietu rozgrywki, ale te wyzwanie się rozkręci. Się zobaczycie. Okej, dobra. Jeżeli chodzi o fryzury, ja właśnie nie pamiętam, które fryzury... Oh my goodness, co jej się stanęło? Czy w każdym kolorze jest tak dziwnie? Bo ona chyba, wiecie co? Tak, bo ona ma akcesoria na głowie. Czekajcie, bo aż mi wywaliło zawartość zmodyfikowaną. Okej. Nie. Dobra, kolejna fryzurka. Niektóre mogą się powtarzać z poprzedniego odcinka, ale... ale pokażę wam wszystkie, które w sumie obecnie posiadam. No ta jest jeszcze w miarę okej, co nie? Ta jest dość fajna. Można by było. Czemu ona zdjęła rzęsy? Zdjęła rzęsy, co nie? zdjęła rzęsy. Te są okej. Okej, słuchajcie, te są jeszcze takie w miarę nawet. No, nie są złe, co nie? Nie są złe, są naprawdę okej. Dobra, tutaj mamy takiego koka. Ja właśnie tego koka sobie wzięłam, bo fajnie jak będzie wyglądało na pewno w stroju jakimś tam imprezowym, czy na jakieś takie weselicho, czy coś w tym stylu. Myślę, że będzie fajnie wyglądać do takich właśnie bardziej okazyjnych strojów. Tu mamy coś takiego, też taki bardziej właśnie jakby gdzieś na jakieś wesele, chociaż można też taką spokojną simkę uczesać do co dnia. Myślę, że tak fajnie w tym wygląda, tak skromnie bym powiedziała. Kolejne mamy to. To są fajne, krótkie włosy, tylko akurat chyba tej simce nie pasują, ponieważ ona ma małe czoło.
ale ogólnie fajna, krótka fryzurka. No to są włosy Esther, to już były. Te chyba też już wcześniej pobierałam, ale one są mega fajne, mi się bardzo podobają. Kiedyś jakby Esther chciała się obciąć, to myślę, że ta fryzura mogłaby być ok. Patrzcie, tutaj nawet mamy taką wersję ala z takimi pasemkami czy coś. Blondzie i ładnie też. Okej, dobra, tu mamy kolejną krótką fryzurkę, która też jest bardzo fajna. Ona jest ładna, co nie? Ładna jest, no ta też jest fajna. I tutaj nie, tutaj nie. To chyba też było w poprzednich odcinkach, tak mi się wydaje, ale to jest ładna fryzurka, no. Wow, tutaj mamy wow, to jest też fajne. Dla jakichś takich ciemnoskórych simek fajnie by to wyglądało, wydaje mi się. No, fajna jest. O, tutaj mamy coś takiego. O, takie na prosto ścięte włoski, takie dość dłuższe. Szkoda, że nie mają takich trochę końcówek innych. Aha. Ładna, ładna to jest fryzurka. Tutaj mamy do niej... Nie. Okej, kolejna. O, ta też jest bardzo ładna. Ta mi się podoba. Ta jest naprawdę fajna, no. O, w blondzie bardzo ładnie. Tu mamy coś podoba... O... może niekoniecznie dla niej, bo do niej może niekoniecznie pasuje, ale... No, też jest ciekawa. Ta pewnie nie będzie działać, oczywiście. A, tu jest taki fajny warkoczyk. On jest taki... no fajny. No fajny, jest taki fajny. Jest ostatnią fryzurką, którą mamy. No, także taka jest, takie są fryzurki. Myślę, że nic takiego specjalnego, ale ładne. Ładne są. Okej, jeżeli chodzi o akcesoria, to właśnie jest takie kwiatki do tego koka, który wam pokazywałam wcześniej. O, nie do tego, o do tego. Do tego koka właśnie pobrałam takie fajne, były też takie właśnie fajne kwiatki różnych kolorów. Można sobie tutaj je wpleść, także też fajnie wyglądają. Też szaliczek, proszę bardzo, szaliczek na jakieś zimowe wyjścia. Też taki fajny, taki zwykły, prawda? A tutaj mamy coś do tej fryzurki właśnie o tej. Ale to jest jakieś dość dziwne. Dziwna sprawa. To jakby tak z tych warkoczyków tutaj ona zaplotła i to taki wystaje na czoło. No nie wiem, trochę raczej to dziwne jest. Okej, akcesoria. Akcesoria. Co do akcesoriów, to pobrałam tak. Pobrałam kolczyki bardziej, ponieważ jakoś tak doszło do wniosku, że trochę mi tych kolczyków brakuje jednak. Pobrałam coś takiego. Są dość też takie ciekawe, takie półksiężyczyce czy coś takiego. Pobrałam takie piórko, aczkolwiek ten kolor niekoniecznie, ale patrzę, że są tutaj też takie trochę inne kolorki i tak trochę magicznie mi się skojarzyły, więc pomyślałam sobie właśnie, że na przykład dla Esther myślę, że takie piórka byłyby fajne. I te kolczyki, te są bardzo super. Te mi się mega, mega podobają i myślę, że nieraz je użyję do jakiejś stylizacji tutaj moich simek. Naprawdę, te są naprawdę super. Jeszcze takie jedne pobierałam, ale tak właśnie zauważyłam, że chyba ich nie ma, wiecie? Takie albo coś źle zrobiłam, ale takie jeszcze jedne pobierałam. No dobra, nieważne. To już wszystko było wcześniej, więc tego wam nie pokazuję, ale te trzy pary kolczyków na pewno pobrałam ostatnio. No i te są jednak moim faworytem, są najfajniejsze. Okej, i przechodzimy do ubrań. Rozbiorę troszeczkę Esther. Esther, pozwól, że nam troszeczkę się pokażesz. I proszę bardzo, wszystkie jakieś takie żółte są w pierwszej kolejności. Te to są już wcześniejsze tutaj, ale tutaj mamy te, które teraz pobrałam. O, i tak właśnie to wygląda. Pobrałam taki właśnie golfik, troszeczkę z takim taki top. Do tego będą jakieś fajne spodnie z wysokim stanem i będzie naprawdę to fajnie wyglądać. Jest to taki właśnie golfik, na trochę już chłodniejszy. Dni, taka ala jesień, wiosna i ma bardzo ładne kolory. Naprawdę jest bardzo ładny, no. Super. Też pobrałam coś takiego, to jest taka koszula i też wszystko w takich w sumie jednolitych kolorach, nic nie jest przesadzone. Aczkolwiek te kolory są bardzo ładne i naprawdę fajnie można to skomponować z kimś, nie wiem, spodenkami, spódnicą, czy po prostu z jeansami, z wyższym stanem. Aha, bardzo fajne. Tu widzicie, sporo będzie takich ubrań, które są po prostu zrobione na bazie ubrań z gry. Tak jakby z dodatków, czy z gry, czy z kąścik. Jak widzicie, to jest tak jakby bluzka, taki top zrobiony z tej sukienki, która jest w grze. A teraz mam powłączone, dobra, to potem. Ale na pewno wiecie, o którą mi chodzi. Taka sukienka w grze, która jest, to z niej jest po prostu zrobiona ta koszulka. I myślę, że jest fajna do spodenek na lato, będzie fajnie wyglądać.
A następnie mamy taką koszulę, która też jest w grze, tylko tu po prostu została zrobiona, że jak założymy do niej jakieś spodnie, to po prostu ona wygląda, jakby została włożona. O, na przykład do tych. Do tych spodni to pasuje akurat. Że wygląda, jakby została po prostu włożona tam, wiecie, za, tak jakby za pasek, o tak bym powiedziała. Dobra. Kolejna bluzka to jest ta. Ta jest bardzo ładna, śliczna. Od razu mi się spodobała i patrzcie, jakie ma fajne kolorystyczne te. O, tu z tyłu ma też kwiatka takiego, to nie widziałam tego. O, ładna, taka, no bardzo ładna. Podoba mi się i będzie pasowała mi do drugiej generacji naszego wyzwania, więc czekajcie na drugą generację, bo będzie mega pasować. Czy tutaj też mamy to wycięcie? Też mamy to wycięcie, naprawdę, ta jest super, super, super. Tutaj mamy też taki płaszczyk, który od razu, jak go zobaczyłam, mówię, pobieram, bo przyda mi się właśnie do tych, na zimę po prostu, na zimę. I pewnie fajnie będzie wyglądać z tym szaliczkiem, co nie? O, no i elegancko, trochę tu wchodzi, ale kto tam by się tak przyglądał, słuchajcie, o, no i pięknie. No i właśnie o to mi chodziło, żeby mieć na zimę coś takiego fajnego. Okej, kolejne to mamy taka bluza, ona też jest właśnie trochę taka top, taki trochę top, ale tak na sportowo bardziej. Myślę, że też jest bardzo fajna. No i na koniec mamy taki golf trochę dłuższy, a nie tylko z tym brzuchem na wierzchu. Trochę dłuższy golfik, myślę, że też jest ekstra suprancki, dobra. Lecimy do całych stroi, na całe ciało. Okej, dobra. Więc tak, mamy sukieneczkę, która jest, jak widać, kolorowa, reszta wszystko żółte. Ta sukienka jest bardzo ładna, właśnie ona ma takie fajne printy niektóre i chyba miała się ten na obrazku, jak pobierałam i mi się tak spodobała. No jest taka ładna. Ładnusia. Taka właśnie dla takiej ślicznej dziewczynki, co nie? Ale bardzo ładna jest, no. Fajna. Myślę, że będę korzystać. A tutaj mamy też coś takiego. To mi się kojarzy trochę takie wiejskie klimaty, ale nie, ostatnio takie są modne, wydaje mi się. I właśnie fajnie to wygląda. I ta sukienka jest naprawdę fajna i z myślą o Ester właśnie ją pobrałam. O, patrzcie, jakie mega w kwiat. O, ta jaka śliczna. A ta już w ogóle taka w takie wrony, jakieś takie ptaki, co to jest? O, ta jest, ojeju, o matku, już przepadłam. Tak właśnie z myślą o Ester pobrałam tą sukienkę, ponieważ mi się wydaje, że do Ester będzie pasować ta, jak i ta. Taka estrowa jest, myślę. Tutaj mamy coś takiego, taki golfik z takim właśnie trochę dłuższy, ala sukienka, tunika, do spodni, do rajstop, do wszystkiego. W sumie można założyć, w sumie mam coś podobnego, taki szary właśnie golfik, trochę dłuższy i noszę go i do spodni, i do rajstop grubszych, więc taki fajny jest na zimę, na święta, czy na cośkolwiek. Tutaj mamy, jak widzicie, tą bluzę, która jest w zawartości gry, gra nam daje ją, tylko ona gra nam daje ją taką króciutką, taki aż top bym powiedziała, a tutaj zrobili z niej taką właśnie bardziej, ja wiem, sportową sukienkę, skoro jest w całych strojach, ale można do tego dać leginsy i można zrobić z tego strój sportowy, no różnie, tutaj, o, patrzcie jaki piękny kolor. No, naprawdę, warto zajrzeć na tą stronę, bo naprawdę super, zobaczcie jakie tam są super rzeczy. Okej, tutaj dali nam coś takiego i wiecie co? To mi się kojarzy z The Sims 3. Tak, z trójki. W trójce był taki strój. Ktoś pamięta? W The Sims 3 był taki strój właśnie. I ja bardzo go w The Sims 3 lubiłam i dawałam go często moim simkom. I tu patrzcie, jakie są piękne kolory, więc na lato jak znalazł na wiosnę. Super, naprawdę. Tu mamy drugi płaszczyk. Do tego płaszczyka, jak widzicie, już raczej nie damy spodni, a bardziej na przykład właśnie rajstopki grube i jakieś dłuższe kozaczki. I też ten płaszczyk jest naprawdę mega, mega ładny. Myślę, że Ester będzie miała przebiórkę garderoby, tylko wejdę do tej rozgrywki i naprawdę, patrzcie jakie piękne, no, cuda. Dobra, tutaj mamy kolejną sukieneczkę, taka bardziej już letnia, widzę, że nie ma żadnych printów, jest taka czysta, ale też jest ładna i podejrzewam, że jest zrobiona z też takiej bluzki zwykłej, z takich tych bodów chyba, które są właśnie w podstawce, znaczy w podstawce, ogólnie w grze, co nie? Tutaj mamy kolejne, mamy taki sweterek właśnie w grze, chyba, taki z takimi tymi, nie? Opadającymi i z tego jest zrobiona znowu taka tuniczka. No ale patrzcie, jakie są piękne kolorki tego. No właśnie dlatego ja musiałam się z wami tym podzielić. Musiałam wam dać link do tej strony, no bo patrzcie, no naprawdę są te, cudne są te rzeczy. No, naprawdę, ja się zachwycam jak małe dziecko, no ale patrzcie, jakie są cudowne te rzeczy, naprawdę. Dobra,
Tutaj mamy sukienkę, która chyba jest zrobiona też z bluzki. Takiej, wiecie, na pewno jak gracie w Simsy, to wiecie, o co mi chodzi. Ale właśnie z niej są zrobione. I to jest fajna sukienka, taka trochę można by było też ją założyć tak na przykład czarną, tak wieczorowo, dać jakiś fajny wisiorek, but na obcasie i myślę, że ładnie by wyglądała Simeczka w nim. A tu mamy, patrzcie, kolejną wersję tej bluzy, o której wam wcześniej mówiłam, tylko ta jest właśnie bez rękawków, ale i na tym właśnie ona polega. Ta ma kaptur jeszcze właśnie. I patrzcie, że tutaj mamy teraz wersję właśnie tą, co była wcześniej, tylko że z kapturem, tamta była bez. I tu mamy wersję tej bez kaptura. Więc takie trzy wersje mi się pobrały, no tak, bo ja tak pobierałam, właśnie tam wchodziłam, czasem było tych rzeczy do pobrania po 10 i ja nie wszystkiego pobierałam, wszystkie rodzaje, ale tej bluzy pobrałam całą paczkę i widzicie, o to chodziło, że po prostu są z kapturem, bez kaptura, z długim rękawem, bez rękawa, no i takie różne opcje. Okej, okay, i ostatnio mamy, ostatnio, tu jeszcze mamy parę rzeczy, ale to, a nie, czekajcie, dobra. Jeszcze to jest taka sukieneczka, która też jest fajna i też pasowała mi tak trochę do Ester. I ona jest też, tutaj ma koszulę chyba tu z gry i tutaj mamy taką spódnicę na dole. No, taka ciekawa jest dość, chociaż nie jest taka najsuper raśna z tych wszystkich. Okej, okay, i tu mamy, to jest też już było wcześniej, tutaj mamy też taką... sukienkę, którą jak zobaczyłam, od razu pomyślałam też o Ester, że ona będzie do niej pasować, a szczególnie ta, która tu była w gwiazdki, o ta, myślałam, że spoko. To strasznie krótka, trzeba będzie do niej dać jakiś rejstop albo jakiś leggings. To już Ester właśnie miała. To chyba, chociaż pobierałam? Chyba wcześniej tego nie miałam. Ale to już chyba z innej strony. O, ta jest fajna, w takie flamingi. No, i teraz jeszcze to pobrałam. To też pobierałam z tej stronki właśnie. I ta jest taka, o, chociaż już ta nie jest taka dobrze wykonana. Ta sukienka trochę tak dziwnie. No dobra, teraz lecimy do dołów. Okej, okay, lecimy z dołami, słuchajcie. Jak widzicie, trochę ich mam. Trochę dżinsów trochę mam. Tutaj mamy trochę dżinsów i po prostu... nie wiem, zaczęcie mi zwracać uwagę. Trochę dżinsów mamy, tak. Różnych rodzajów, słuchajcie. Te na przykład są na początku bardzo fajne. Tutaj mamy przerobione te, które są w... Widzicie, te są normalnie w grze, je macie. No ja mam taki rekolorek, że mamy takie róże. I myślę, że są spoczko. Tutaj mamy też takie rybaczki, nie wiem jak to nazwać, takie 3/4 spodnie, chociaż też są fajne. Tak jesień, wiosna, może jesień to nie, ale tak wiosna, jakieś bluzeczki, myślę, że okej. Okay. Te mamy też takie dość ciekawe, coś innego, nie jeansy, nie ten, tylko takie fajne, żeby, o te fajne są musztardowe, żeby założyć do jakiejś właśnie bluzeczki, która wejdzie nam tutaj, no myślę, że spoczko. Okej, okay, kolejne. O, i te są bardzo fajne, one są z paskiem, no i już tutaj możemy kombinować, mamy, patrzcie, i jasne, i trochę ciemniejsze, i mamy też kolor, beron, beż, naprawdę bardzo, o, i białe mamy, ale ekstra, czarne, tu mamy z przetarciem wszystkie kolory, z przetarciem, wow, no spoko są. A tu mamy majteczki w kropeczki, mamy majteczki, do nich był staniczek chyba, ale chyba... Nie zadziałał nam tu. No nie. No cóż, no trudno. I dobra, mamy też spodenki takie. O, myślałam, że ich nie pobrałam, a jednak. Te spodenki są trochę do takiej tej bluzki, która jest chyba z miejskiego życia, z takim tutaj jakby wisiorkiem. Znaczy wisiorkiem, z taką kolią aż wielką. Wiecie chyba, o której mi chodzi, albo nie. No ale to jest chyba do nich, ale tak myślałam sobie, że mogą być ciekawe. No i jeszcze raz powtórzę się, przydadzą mi się w kolejnej generacji. Okej, okay, te mamy właśnie z takim trochę wyższym stanem. Wow, patrzcie, w jakich różnych wersjach kolorystycznych. I one są takie tu podgięte, niby trochę takie szersze, takie a la boyfriendy może. Takie dość, no, fajne są. I podoba mi się to, że, o, patrzcie, są poderte. Podarte są. Są poprzecierane takie, no, ładne są. W różnych, wow. Taki kot, wow. Dobra, nieważne. W kropki takie są spoko. Takie, o, są też ekstra. O, te też są ciekawe. Co to jest? Jakieś róże chyba. O, te w kropeczki też są spoczko. Te są też ok. Okej, okay, to jakieś pszczółki czy pająki, nie wiem co. Ale są spoczko. O, to jakieś dmuchawce, latawce, wiatr. I tutaj mamy też takie coś.
naprawdę super spodnie. Te też mamy z wysokim stanem, coś takiego samego, tylko tu mamy różne kolory. O, to fajne, to naprawdę spoczko, że mamy takie różności do wyboru. A tutaj mamy to samo, chyba, tylko że tutaj zwykłe końcówki. Spoko, też spoko, naprawdę. O, i tu jeszcze mamy coś. I tu mamy, tak, tu mamy te, tak, te różne wersje kolorystyczne. No tak jak mówiłam wam, pobierałam takie całe paczki i podejrzewam, że to właśnie z tych całych paczek, gdzie są różne warianty. Okej, okay, tutaj mamy spódnicę jeansową, która jest bardzo ciekawa. Na modzie w sumie, jeansowa spódnica. Bardzo fajna. Tutaj patrzę, też pewnie mamy różne warianty. No tak, pewnie tak samo jak spodnie. No okej. Okay. A tu mamy z tego zrobione chyba spodeneczki. Super. Spodeneczki też nam się przydadzą z takim wyższym stanem. O, i tu mamy w kolorku. Super. O, a tu mamy jaką ładną spódniczkę. Ta fajna, ej, ta jest fajna, z wysokim stanem, ładnie można ją ubrać do jakichś fajnych bluzeczek, które, no fajna, no fajna. Tu mamy dostępne spodnie, te są takie z wyższym stanem, ale one już niekoniecznie tak dobrze wyglądają, ale są okej, okay, no są okej. Okay. O, i mamy tutaj ogrodniczki, które są też superaśne, ale... Jakby się tak z bliska nie przyglądać, myślę, że są ok. Nawet od biedy można założyć. Tutaj mamy kolejne wersje kolorystyczne, podejrzewam. Jest. No dobra, o. Czy ja pobrałam taki dres? Takie dresiwo? Ja bym pobrała takie dresiwo? No w sumie może się pobrało gdzieś. Ale w sumie nie jest takie najgorsze. Czy to jest... To nie jest dres! To są spodnie ciążowe! Tak, chyba. Tak mi się wydaje, że to są spodnie ciążowe. Przynajmniej tak wyglądają spodnie ciążowe, że masz tutaj jeans, a tu masz taki materiał na brzuchu, wiecie o co chodzi, żeby było wygodniej. A no faktycznie, bo ja może pobierałam dla ciężarnych simek takie rzeczy. Okej, okay, dobra. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze parę butów, więc pokażę wam te buty. Okej, okay, obuwie. Jak widzicie, obuwia nie mam zbyt wiele, ale już wam pokazuję, co mam. Mam japonesy, na których będziemy popylać latem na jakimś baseniku albo na jakiejś wyspie tropikalnej. Proszę bardzo, jakie ładne. Superanckie. Mam też kozaki do samej, które będą nam pomagać w śniegach Krainy Magii, słuchajcie. Ale tak swoją drogą na serio, to są bardzo fajne. Są spoczko. Mamy też pantofeleczki. Co by zgubić o 12, jak kopciuszek. O, to są spoko, takie zwykłe, wiecie. Tup, tup. Tu mamy koturn. Koturn, który lubi właśnie Ester chodzić w koturnach, więc dla Ester jak znalazł taki koturn. Tutaj mamy, słuchajcie, same takie jakby bransoletki i na kostki, chociaż miałam nadzieję, że one będą w akcesoriach albo w dodatkach, że będziemy mogli je z butami nosić, ale widać albo buty, albo bransoletki, więc musimy wybrać ciężki wybór. Ale tak jak na wyspiarskie życie, to myślę, że w sam raz można by było do czegoś dać, albo w sumie do stroju kąpielowego, nie? Tak do ozdoby można by było dać. Tu mamy kozak, tylko że na koturni właśnie. Na koturnie. Jest też spoko. Jak myślę, że tak no. No, o nie! O nie! Będę musiała wejść w link i coś pobrać do nich jeszcze, widocznie jakiś mesz czy coś. No patrzcie, jakie one są super, tak się cieszyłam z nich. One są takie ładne, na takim klocku, bardzo ładne te butki są, ale czegoś do nich nie pobrałam, dlatego baba jest czarna. W czarne, takie kwadratki, nie wiem w co. Źle to zabrzmiało, dobra, nieważne. No właśnie, o, szkoda, kurczę, nawet podobne sobie ostatnio kupiłam. Jestem smutna. Muszę coś pobrać do nich, muszę je naprawić, bo chciałabym, żeby moja synka w nich chodziła, bo są super. A tu mam jeszcze takie zimowe papucie, które są mega fajne, podobają mi się. I je właśnie pobrałam taką na zimę, żeby nam nie było zimno w nogi. Te już były, jak widzicie, Ester już takich popyla, w tych też popyla, a w tych chyba nie popyla, bo chyba właśnie je też pobrałam, takie sandalaski, które są fajne dość. No i te też już były wcześniej, no a do tych muszę jakieś mesze pobrać, bo one są mega, mega, nie daruję sobie jak nie będą działać, więc coś tutaj pomyślimy, słuchajcie.
Dobra, dobra. I to by było koniec dobrego. Słuchajcie, koniec dobrego, bo skończyły się mody. Okej, okay, także to by było na tyle z mojego właśnie, z mojego przeglądu moich modów nowych. No, myślę, że ten odcinek, ten łup, te pobieranie modów naprawdę przyniosło super owoc. Dobry owoc, nie wiem jak to powiedzieć. No, ale mam nadzieję, że Wam też się przydadzą te mody. Dajcie znać, czy wolicie mody Alpha, czy raczej Maxi Smash. Jak widzicie, ja to teraz Maxi Smash całym życiem, ponieważ Alpha to już w ogóle mi nie podchodzą, wiecie? Ja naprawdę, no Alpha i są ładne, może lepiej wyglądają, ale jakoś tak, nie wiem, już dla mnie, nie. No. Na rzecz Was, na Waszym... Na Wasz interes? Boże, nie umiem się wysławić, jest już za późno po prostu. W Waszym interesie. O, będę z chęcią szukała alfa modów i będę pobierała alfa mody, będę testowała alfa mody i będę Wam dawała linki do alfa modów, jeżeli tylko będziecie chcieli. Więc dajcie mi koniecznie znać, team alfa, mody alfa, dajcie znać, że chcecie, to Wam nagram taki odcinek za tydzień, jeżeli wybijecie 50 łapek w górę. I no, i tyle. Dajcie znać, który z modu, który się Wam podobał. No i co, łapka w górę, jak się podobało. Subskrybujcie kanał, dobijmy w końcu tych 4000. No nie znęcajcie się tak nade mną, please. Brakuje 25 słów. No, już za 3 tygodnie brakuje 25 słów. Nie załamuję się. Dobra, dzięki Was serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak się podobało. Subskrybujcie kanał, komentujcie, no i buziaczki. Pa, 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 pa.